Cześć, jestem Shirox, czyli osoba, której zajebali kanał na YouTubie. No co mam wam powiedzieć? Jakoś mega nie będę się nad tym rozczulał. Po prostu YouTube coś nie zadziałał. Mogę wam opowiedzieć, jak wyglądała sytuacja. Nie byłem je cały dzień w domu. Miałem tą weryfikację całą, że wiecie, że żeby się zalogować na konto, muszę potwierdzić na telefonie. Przez maila i albo przez numer telefonu. No i tak miałem właśnie to zabezpieczone. Ciągle mi w nocy przychodziły jakieś spam wiadomości, że ktoś próbuje zalogować mi się na konto. No to odrzucałem to. No i właśnie później koło 12 zalogowałem się na konto. Normalnie wszystko działało. Jakieś pół godziny później, czyli koło 12:30, już nie mogłem się zalogować na konto. Myślałem, że to jakiś błąd czy coś. Teraz wróciłem do domu. Jest godzina 18:41. Wchodzę na konto, no i piszę, że zmieniono hasło około 7 godzin temu. Wydaje mi się, że po prostu ktoś coś odwalił i mi zajęło konto, frajer. No ale widzowie, no co mam się rozczulać, no. Jak ktoś miał kiedyś jakąś sytuację podobną do mojej i odzyskał konto, to możecie do mnie pisać na maila. Byłbym wdzięczny, bo nie wiem, ten YouTube jest upośledzony w tej pomocy całej. Klikam, że chcę odzyskać konto. Później tam wybieram sobie co chcę, nie? Czyli, że straciłem dostęp do konta, do maila i do hasła. No i klikam to, oni mnie przenoszą i dają jakieś podpunkty, że pierwsze, zresetuj konto, drugie, zaloguj się, trzecie, wejdź, zaraz wam mogę przeczytać nawet, kliknę sobie, wskazówki dotyczące odzyskiwania konta Google, mam, później sobie schodzę, że, chwila widzowie, muszę tutaj poczytać za bardzo, strona odzyskiwania konta sobie klikam, i każe mi wpisać mail, no to sobie wpisuję maila, którego miałem, klikam sobie dalej. Nie mogę, próbujesz zalogować się na urządzenie, którego Google nie rozpoznaje, a nie mamy wystarczająco dużo informacji, aby potwierdzić to, że to ty. Ze względu na twoje bezpieczeństwo nie możesz się teraz zalogować. Spróbuj jeszcze raz innego urządzenia lub lokalizacji, w której wcześniej udało ci się zalogować. No tak, mi się... No i klikam później, widzowie, i wybieram sobie... Taki podpunkt, że nie mogę zalogować się na konto Google, że ktoś tam korzysta z mojego Google. Klikam to. Jak odzyskać konto Google? I później wykonuj czynności umożliwiające. Jedynkę, zresetuj hasło. Później jest widzowie, zaloguj się na konto. Klikam, ktoś używa mojego konta Google. Krok pierwszy, zaloguj się na swoje konto Google. Ja mam widzowie, teraz przełączę ekran. Zabezpieczenie zhakowanego lub przejętego konta. Krok pierwszy, zaloguj się na swoje konto Google. Więc właśnie to jest, widzowie, to jest YouTube. No i co mam wam powiedzieć? Wydaje mi się, że to konto już nie będę tak tryhardował jak na tamtym. I będę miał ukryte suby, żebyście nie wiedzieli, ile mam subów. Mam nadzieję, że zbudujemy też bardzo fajną publiczność, tak jak na poprzednim koncie. No bo naprawdę już to daily, pokazaliście moc, ponad 100 lajków wbijaliście, więc bardzo się z tego cieszyłem. No ale co, nie moja wina, widzowie. Problemy Najmana tak zwane. Streamował będę nagrywał odcinki z Minecrafta. O, może teraz będę trochę z innych gier też nagrywał, bo na starym koncie jak nagrałem jakiś odcinek z innej gry, to od razu już, widzowie, leciały usuby, więc... Może zbudujemy lepszą publiczność, niż była nawet na starym koncie. Więc teraz wszystkim, którzy chcą mnie oglądać, to zostawcie lajka, suba, dzwona. Tylko te osoby. Chyba, że ktoś wbił i zobaczył, zajebali mu konto, wbije się pośmiać. To też może zostawić lajka, ale suba już niekoniecznie. Chcę mieć tylko prawdziwych widzów na tym koncie. Nieważne jaka to ilość będzie, no ale ja zawsze wam widzaję, mówiłem, że nie chcę pustych subów. No i co, ja się będę raczej z wami żegnał. Jeśli ktoś właśnie miał tutaj... O, jeszcze bardzo chciałbym pozdrowić wszystkich, widzowie, donatorów z poprzedniego kanału. Tak też osoby ze współprac. Dobra, chciałbym bardzo podziękować serwerowi Hapley, że pomógł mi się rozwinąć. I przy okazji, widzowie, jakiś tam, widzowie, przykód z tego miałem.
Chciałem bardzo podziękować serwerowi oraz osobie, jaką jest Getter. Ponieważ jest on osobą bardziej widzowie już takim kolegą internetowym niż też właśnie jakimś tam właścicielem serwera. No i też jakoś w jakimś stopniu przyczynił się do rozwoju kanału, ponieważ miałem z nim współpracę. Chciałem podziękować wszystkim. Czekaj, się wbiję na Discorda. Zobaczę, z kim ja tutaj widzę współpracę. Weź gościu, wywalaj, bo ja tutaj ważne sprawy omawiam, a ty mnie nawalasz. Ty jesteś posiedzony? No, posiedzony widzowie, zaraz czekajcie. Chciałem podziękować serwerowi. Czekajcie, bo ten debil mnie bije. Zaraz mu spierdziałam. Nara. Ile jest tak wodę na środku? O. Czekajcie. I crafted. Jeszcze tutaj. No co ten debil robi, widzowie? O. MC Crafter, OVH i wiele, wiele innym serwerom, nie wiem, nawet Tab MC podziękuję, choć uważam ten serwer za śmieszny, ale w sumie to tam grałem, więc też podziękuję za wspaniałą rozgrywkę z cheaterami. Myślę, że na tym, o, jeszcze widzowie, nie wiem ile będzie Discord, ale mam Discorda na mailu, którego mi zajebali, więc Discord... Jak stracimy, to chyba... Ty, czekajcie, widzę, trzeba zrobić Tactic Games i dam Asadixowi czy komuś właściciela i może nowe konto na Discordzie założę. No i co, dziękuję wszystkim, jak najbardziej dziękuję, widzowie, wszystkim osobom, którzy lajkowali. No i też temu Hubplayowi można, widzowie, podziękować, bo to taki, można powiedzieć, że większy serwer, z którym miałem współpracę. No i co? Myślę, że jeszcze się tutaj zobaczymy, jak nie tu, to może na innym, więc jak ktoś ma jakieś tam, widzowie, doświadczenia w takich rzeczach, kradzionych kanałów itp., no to zapraszam do kontaktu. Dzięki wszystkim jeszcze zajebę tego skiba, widzowie. Na tym kanale nie będzie tutaj, widzowie, jakiś noob akcji. Nie będzie. No, dzięki! No i co? Nara!